Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi na czytaniu ogólnym na miesiąc luty 2020 rok. Dzisiaj zrobimy sobie czytanko przy pomocy tych oto talii. O, talia główna, Raphaelite Tarot. Tak wygląda opakowanie. Dopowiadać będę mniejszym ujczesem. I na koniec anielski kluczek. Zobaczymy, co tam aniołki ciekawego chcą na koniec ostatnie słowo powiedzieć. No dobrze. Jak już wiecie, czytanie jest ogólne. Jeżeli z Wami nie będzie rezonowało, odsłuchajcie sobie filmy odpowiednio do swojego znaku ascendentalnego, księżycowego bądź Wenus. Na pewno znajdziecie jakieś dodatkowe wskazówki, które pomogą te czytania jakoś ułożyć w całość. I cóż, mam nadzieję, że już subskrypcja kliknięta, łapeczka w górę dana. Będzie mi bardzo miło. Karty mam potasowane, przechodzimy do czytania. Tylko je jeszcze przełożymy. I już patrzymy, co tam u naszej wagi w lutym. Energia, z jaką waga wchodzi w miesiąc luty 2020. As dynamów. No fajna karta. Szansa na stałą pracę, jakieś dobre inwestycje, dobre zarobki. Co pomaga bądź przeszkadza? Cesarzowa, no to fajnie. No powiem Wam, że mocne macie wejście. Na pewno, jeżeli chodzi tutaj o sprawy materialne. Wasze działania w miesiącu lutym. 8 denarów, no tak, czyli tutaj niektóre wagi obłowią się chyba, bo naprawdę mocne karty na finanse, praca, praca, jeszcze raz praca, która przynosi świetne zyski, rezultaty i dochody. Co odchodzi do przeszłości? Arcykapłanka, pomysł, wiedza, zakończone studia, a może intuicyjny jakiś wybór, tak? Intuicja Wam coś podpowiedziała, jakiś pomysł się zrodził i teraz go realizujecie. Dobrze, o czym waga będzie myślała w lutym? Co planowała, co analizowała? As mieczy. Drugi asik. No, as mieczy to jest takie mówienie, co się chce, jak się chce, po prostu sama prawda, też sprawy jakieś urzędowe, poważne rozmowy, przemyślenia. Może waga wreszcie będzie robiła to, co chce. Połowa miesiąca, 6 denarów. Oj, te denary tutaj się sypią, ewidentnie na pracę. Wasze działania wewnętrzne, tak? Czyli jak Wy to odbieracie, całą tą sytuację. Karta śmierci. No fajnie, bo jakieś takie wewnętrzne uświadomienie sobie, że czas na zmiany, tak? Że czas wyjście z jakiejś niekomfortowej sytuacji, być może zawodowo-finansowej, i zaczynamy zupełnie inaczej, bez jakichś starych nawyków, przekonań. Co na to otoczenie? Cztery miecze. No, otoczenie z bezpiecznej odległości, że tak powiem, patrzy, obserwuje, bardziej zajęty jest sobą, odpoczywa. A może kibicuje, żeby właśnie uleczyć tą sytuację. Wasze obawy lub nadzieje, 2 denary. No właśnie, czy biznes się rozkręci, czy będzie obrót gotówką? Być może, czy ta stabilizacja wreszcie materialna będzie, tak? A nie tak raz na górze, raz na dole. Ciągłe takie chwianie, huśtawka. No i czy to dobra decyzja jest też, tak? Koniec miesiąca. Król buław. No to fajnie.
Bardzo ładne czytanie wagi, jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe. No na uczucia nie będę Wam tutaj nic mówić, bo żadnego kielicha nie mam oprócz tego króla na koniec, ale myślę, że to po prostu takie dobre decyzje i bardzo takie kreatywne jakieś pomysły. Dlatego ten król. Widać, widać. Dla czytania mamy diabła. Diabła. Który też lubi pieniądze. Jest silno materialny. Okej. Zobaczmy sobie, czy ja coś mogę tutaj dobrać. Jak już wiecie, na uczucia, na miłość robię osobne czytania, więc nie będę tutaj dwa razy, że tak powiem, tego robić, bo później niektórzy z Was mają pretensje, że nic o finansach, nic o pracy. Więc skupmy się na tym, co tutaj karty pokazują. Jesteście w asie denarów, czyli chodzi o pracę, o sprawy zawodowe, o szansę zarobienia naprawdę dużych pieniędzy, jakichś wspaniałych inwestycji, które przyniosą Wam bardzo duży przychód, dochód i ogólnie, no, podwoją się zyski, tak? Cesarzowa jest to karta mówiąca o kobiecie niezależnej finansowo, z taką bezpieczną, wygodną pozycją materialną. No i oczywiście władza, tak? Kobieta szefowa. Kobieta, która pomnaża, która wzbogaca swoje zyski. Ale cesarzowa może symbolizować Waszą mamę, która być może Wam pomoże tutaj finansowo. Może mówić też o jakimś pomyśle, który się zrodził właśnie w Was. I teraz to bardzo, bardzo, że tak powiem, skrupulatnie realizujecie, tak? Dobrze, dobiorę sobie karty tego asa mieczy najpierw. Myślicie o jakiejś umowie, o jakiejś poważnej rozmowie, może o nauce czegoś? Jakieś kursy. As miecz. Już patrzymy. Cztery buławy. I królowa mieczy po raz drugi. Królowa mieczy to jest Wasz znak. No chciały być razem, to już je tutaj wyjęłam. Ale mądra, ważna decyzja. Być może waga będzie robiła coś w domu, coś z rodziną. Ewentualnie powie coś, co bardzo ucieszy otoczenie, zakomunikuje. No nie wiem, może wygracie tutaj jakieś pieniądze albo na giełdzie, albo gdzieś jakieś lokaty, kurcze, wysoko zaprocentują. A może waga kupuje dom, kupuje mieszkanie. A jakieś duże pieniądze tutaj są, naprawdę. I zachodzi w połowie miesiąca już równowaga finansowa, tak? Taka wzajemność, umiejętność dzielenia się, dostrzegania pomocy, też jakieś niespodziewane być może pieniądze. Może awans, może podwyżka, dodatki jakieś. Zobaczmy tą kartę śmierci, koło fortuny, czyli czas na zmiany, czas na zmiany. Waga podjęła wewnętrzną decyzję, że czas na zmiany. Czwórka mieczy z otoczenia, siódemka denarów. No, otoczenie cierpliwie czeka, spokojnie, nie wtrąca się. Zobaczymy, co z tego będzie, z tego Twojego pomysłu, wago kochana. Arcykapłanka. Siedem buław. Czyli byłyście przezorne, ostrożne, ale broniłyście swojej jakiejś decyzji, swojego jakiegoś pomysłu. No tu mamy pracę. Zobaczmy jeszcze tę dwójkę. I karta, no właśnie, sądu, mówiąca o tym, czy już przestanie być taka chwiejna ta Wasza sytuacja zawodowo-finansowa, tak? Czy wreszcie uporacie się z jakimiś trudnościami, sytuacja szybko wróci do normy, poprawi się na Waszą korzyść i przyniesie Wam jakieś zyski, po prostu uzdrowi się tutaj sfera zawodowo-finansowa. I król kielichów, król buław, przepraszam. Jeszcze raz wezmę. Powiedziałam król kielichów, a to jest król buław. No król buław to bym powiedziała, że już taki doświadczony przedsiębiorca też. Tak, to już ktoś, kto prowadzi firmę, kto zna się doskonale na tym, co robi, czym się zajmuje i cały czas się rozwija. No właśnie, i karta świat, czyli jakaś podróż,
Albo firma nawet z zasięgami tutaj jakimiś zagranicznymi, tak? Nowe możliwości. Jesteście otwarci na świat, na nowe propozycje. No, biznes taki bardzo, bym powiedziała, rozległy. Ewentualnie stanowisko zawodowe, gwarantujące Wam jakieś podróże, wyjazdy, może jakaś firma mocna na rynku, dostrzeżona przez zagranicznych jakichś kontrahentów. Ten diabeł w tle. No, diabeł to jest taka pokusa troszeczkę, tak? Ale to są wszelkie jakieś takie troszeczkę nielegalne, niekonieczne, uczciwe zagrania. Uważajcie, żeby się nie uwikłać w jakieś takie niekoniecznie no, fajne sprawy. No i nie denerwować się, nie stresować, bo ten diabeł mówi też właśnie o nerwach, o tym, że czujecie się takie przywiązane, no niezależne być może, nie macie wpływu na daną sytuację. I właśnie tak się stresujecie, czy uda Wam się wyrwać z tych okowów tego diabła, czy nie, czyli po prostu pokonać złą jakąś pastę, tak? Ale od początku, as denarów, zobaczcie, piękna karta. Tak jak powiedziałam, te osoby, te wagi, które nie mają stałej pracy, jak najbardziej taką pracę sobie w lutym mają szansę znaleźć na dogodnych dla siebie warunkach. Stała umowa, świetne wynagrodzenie, bezpieczne stanowisko, stała posadka dająca możliwość rozwoju zawodowego, tak? No i pomnażania swoich zysków. Natomiast jeżeli pracujecie na własnej działalności gospodarczej, jakiś własny biznes, no to ta inwestycja, którą poczynicie w lutym, przyniesie Wam bardzo duże dochody, ale to naprawdę bardzo duże dochody i po prostu no, zmieni się od razu Wasza sytuacja życiowa, tak? No, wejdziecie na ten tron cesarzowej, czyli już będzie łatwiej, tak? Już będzie przyjemniej, będzie bardziej luksusowo, wygodniej, już nie musicie z każdym grosikiem się tam liczyć, tylko no, faktycznie odczujecie zasobność swojego portfela i no, ogólne zadowolenie z jakichś dużych zysków, tak? To jest też kobieta, która może Wam pomóc rozkręcić ten biznes. No, dla jednych będzie to matka, dla innych może szefowa, tak? Jeżeli zatrudniacie się u kogoś na etat. Osoba, która jest wrażliwa i umie się zaopiekować swoim pracownikiem, dać mu odpowiednie wynagrodzenie i dostrzec jakieś tam problemy, którymi się boryka. Co jeszcze o cesarzowej? No, cesarzowa to jest takie bezpieczeństwo materialne. No, może też jakiś pomysł, który właśnie się zrodził. Waga wpadła na jakiś świetny pomysł, żeby zainwestować, otworzyć jakiś biznes, przebranżowić się być może, tak? I to przyniesie wadze naprawdę dostatek. I to niezłe. Więc bardzo ładnie. Wasze działania, praca, praca, jeszcze raz praca, skupianie się na pracy, na tym, żeby no, robić to sumiennie, dokładnie, z wielką precyzją. No, waga ma świetne umiejętności, więc tutaj jak najbardziej cokolwiek wychodzi spod jej ręki, to jest dokładne, takie dopracowane, pedantyczne wręcz, nieraz bym powiedziała. I na pewno tutaj waga nie musi się wstydzić za to, co robi. No i też jest też informacja dla tych, którzy szukają pracy, tak? Jeżeli chodzicie gdzieś za pracą, wysyłacie CV, rozmawiacie z pracodawcami, tak, poszukujecie tej pracy, to jest tutaj szansa, że fajną ofertę znajdziecie, no bo działacie, tak? Działacie zawodowo, można tutaj powiedzieć. Więc może jakieś biznesy, może właśnie jakieś kontrakty, może jakiś ważny kontrakt waga na jakimś wysokim stanowisku, tak, podpisze z jakąś firmą zagraniczną, no i to przyniesie prestiż i oczywiście zwiększenie dochodów, pozycji na rynku i wygodniejszy fotel, tak? Więc tak może być. Dopasujcie do siebie, piszcie w komentarzach. Co odchodzi do przeszłości? No właśnie, jakaś taka przezorność. Przezorny, ubezpieczony, jak to mówią. I wy tutaj, no, nie pozwoliłyście się strącić, czy to z rynku zawodowego, czy z jakiejś posadki. No i
z taką wiarą, bo arcykapłanka to jest taka uduchowiona osoba, czyli musiałyście dużo wizualizować i wierzyć w to, że się wreszcie uda. I po cichutku, dyskretnie, jak to arcykapłanka, kobiece sekrety, o coś tutaj zawalczyła waga i jak widać wygrała, tak? Może jakiś przetarg, może jakiś konkurs ofert. No coś, co tutaj z wielką wiedzą do tego waga podeszła, mądrością, ale też tajemnicą. Więc być może to nie było gdzieś tam na zewnątrz ogłaszane i po cichutku, pomalutku waga tutaj dopięła swego. Inna historia może być taka, że udało się tutaj pokonać trudności związane ze zdanym jakimś egzaminem, zakończeniem studiów. Obroniła być może waga pracę magisterską, pracę dyplomową, jakiś doktorat i teraz po prostu ma świetne stanowisko pracy. No już resztę dopasujcie do siebie. Na razie mówię to, co widzę i mam nadzieję, że no, tym razem posypią się łapki w górę, że nie będziecie tacy niezadowoleni, bo naprawdę macie fantastyczne czytanie. O czym waga myśli? No właśnie, o szczerej jakiejś rozmowie bądź o wyjawieniu, zadecydowaniu, no nie wiem, coś związane z rodziną, czyli albo chcecie się pochwalić rodzinie, że tak Wam coś się fajnego udało, że no chcecie po prostu ogłosić to, że tak powiem, wszem i wobec, tak? Może właśnie o tej nowej pracy, o jakimś pierwszym już porozumieniu, że była rozmowa kwalifikacyjna, że przyjęli Wasze dokumenty, że bardzo się podobacie pod względem doświadczenia jakiegoś i wykształcenia. No i chcecie to zakomunikować rodzinie. Inna wersja może być taka, że waga podjęła jakąś życiową, ważną decyzję, że odcina się od jakichś problemów, ale jednocześnie rozpoczyna coś fajnego, stabilnego, tak? I to jest tak, albo właśnie praca, bo mamy tutaj czwórkę buław, czyli coś, jakiś budynek może być, tak? Albo chałupnictwo, jakieś wyroby domowe, tak? Praca, biznes może jakiś rodzinny. Z bliźniakiem, wodnikiem bądź drugą wagą. No na pewno jest powód do radochy, waga bardzo się cieszy, że podjęła taką decyzję. Myślę, że to wyjdzie na dobre ogólnie dla całej rodziny, będzie powód do zabawy, do świętowania. I co jeszcze? Może jakiś lokal tutaj na przetargu wygraliście, może właśnie praca w fajnej firmie stabilnej, takiej mocnej na rynku, może stała posada, może otwieracie jakąś działalność chałupniczą. No nie wiem, cokolwiek to jest, jest to świetny pomysł, który naprawdę przyniesie Wam dochody. I do tej pory o tym nie mówiłyście, trzymałyście to w sekrecie, a teraz będziecie chciały podzielić się tą radością z rodziną, tak? No i to jest też takie budowanie czegoś pozytywnego, tak? Chcecie po prostu konkretnie zabrać się do tego i już stworzyć jakieś swoje małe imperium. W połowie miesiąca mamy szósteczkę denarów, czyli zobaczcie, tutaj jest też waga, czyli Wasz symbol. Spokojnie dochodzicie do równowagi finansowej, czyli jesteście zadowolone, bo tak, ktoś Wam dał jakąś ofertę, Wy ją przyjmujecie, macie z tego pieniądze, być może to jest podwyżka, być może awans, być może właśnie to zatrudnienie, natomiast jeżeli jesteście na własnym że tak powiem, podwórku, własna firma, działalność. Może czekałyście na jakieś dofinansowanie, może ten przetarg właśnie wygrałyście, może jakiś konkurs ofert, no może właśnie dotacja jakaś unijna, jakieś pieniążki z nieoczekiwanego źródła, kredyt w banku, tak? Też może być. No jakieś pieniądze tutaj ktoś Wam podaruje i ewentualnie no, Wasza sytuacja materialna jest tak świetna już w lutym, że Wy być może no, z rodziną się tutaj dzielicie, dostrzegacie osoby, które potrzebują tego wsparcia i macie gest, taka wzajemność, tak? I tutaj ofiarujecie pomoc finansową. W połowie miesiąca też, kochani, inna wersja, ktoś może do Was przyjść po pożyczkę, tak? Poprosić o wsparcie, więc tutaj no
Zastanówcie się, czy tak wszem i wobec chcecie mówić o tym jakimś szczęściu, bo ktoś może to wykorzystać i zobaczy, aha, waga ma pieniądze, to ja pójdę na żebry do niej i coś tam być może wyciągnę, tak? Więc tutaj też bądźcie z tym ostrożne. No oczywiście być może no nieładne jest to, co mówię, ale wy znacie życie, wiecie jak jest, ludzie są różni i naprawdę pod każdym względem potrafią wykorzystać. Tacy cwaniacy typowi, nie? Wasze nastawienie. Mamy tutaj kartę śmierci i kartę koła fortuny. Zobaczcie, typowo karty mówiące o zmianie losu, tak? Odmianie losu. Że waga przechodzi teraz jakąś transformację, na którą już wewnętrznie jest gotowa, bo już była zmęczona. Coś musiało się zakończyć w jej życiu, żeby mogło rozpocząć się coś nowego. I to jest początek, koniec złego i początek dobrego, tak? Śmierć mówi o oderwaniu się od jakichś takich trudów życia, tak? Uwolnienie się być może z ubóstwa, być może z bezrobocia. No i nie kierowanie się jakimiś wartościami, wzorcami i takimi zakorzenionymi w waszym umyśle wizjami, które do tej pory powodowały, że jakoś te pieniążki uciekały, że jakoś tak nie mogłyście zatrzymać u siebie większej ilości gotówki, bo zawsze gdzieś te pieniądze się rozmywały, rozłaziły i tak do kupy nie można było nigdy zebrać czegoś konkretnego, tak? Więc tutaj czas na zmianę, no i to koło fortuny mówi, że to jest odpowiedni czas na to, wago. Czekałaś, czekałaś, się doczekałaś. Szczęście w grach losowych, więc uważajcie, bo możecie niezłą fortunkę tutaj zebrać. No i koło fortuny mówi o zmianie losu. Odmiana biegu wydarzeń, tak? Nowy jakiś cykl się rozpoczyna dla wagi, coś nowego, jakieś szczęście, jakiś fart, coś z gwiazd, coś z przeznaczenia. To jest karta karmy, więc być może już odpracowałyście coś i teraz odblokowały się te wszystkie pozamykane kanały obfitości. Teraz czas na zmiany na lepsze. No i wewnętrznie musicie też dostroić się do tego, czy ten właśnie biznes, ta praca się rozkręci, tak? Czy to wszystko ruszy do przodu? Czy po jakimś takim pełzającym okresie wreszcie nabierzecie tempa i zacznie się dziać w waszym życiu? Ale myślę, że jesteście na to gotowe, bo wy macie już dosyć rutyny, dosyć jakichś takich dziwnych, niesprzyjających okoliczności, wydarzeń i takiej stagnacji troszeczkę w swoim życiu zawodowym, tak? Więc tutaj chcecie ruszyć do przodu i naprawdę wierzycie w to, że interes się rozkręci i że ta praca będzie naprawdę fajna. Może być to też coś związane z podróżowaniem, z wyjazdem, być może zagranicznym. Co na to otoczenie? No otoczenie, tak jak powiedziałam, cztery miecze, czyli gdzieś tam z daleka was obserwuje, tak? Nie wtrąca się, czeka na poprawę tej sytuacji materialnej. Co z tego będzie? Czy ten biznes, w który zainwestowaliście, czy ta nowa praca przyniesie faktycznie takie dochody, jak wy tutaj o tym myślicie i co jest tutaj pokazane. Więc otoczenie na spokojnie. Nikt tutaj nie będzie wam jakichś swoich mądrości narzucał i dobrych rad udzielał. Obawy lub nadzieje. No właśnie, dwa denary. Konkretna decyzja, tak? Z jakąś sprawą właśnie z przeszłości. No, tak jakbyście się bały, czy to jest słuszna decyzja, żeby z tą przeszłością zrobić porządek, żeby ją właśnie uleczyć, tak? Żeby poprawić swoje życie na lepsze. No i tutaj iść zupełnie w innym kierunku. Dwójka denarów to, tak jak wcześniej powiedziałam, to jest żonglowanie gotówką, obracanie pieniędzmi, tak? Ale też taka umiejętność zachowania równowagi, bo tutaj w połowie miesiąca mamy równowagę, a do tej pory wydaje mi się, że waga miała różnie, że czasami były pieniądze, ale czasami moment się gdzieś rozchodziły i waga się zastanawiała, jak przeżyje do końca miesiąca, czy starczy na czynsz, na opłaty, na życie. I taka była huśtaweczka, tak? Więc droga wago, nie martw się, bo wszystko dobrze się ułoży. Ja myślę, że te takie niebezpieczne okresy, jeżeli chodzi o niepewność finansową, już są za tobą, wago, bo teraz no, zaczynasz zbierać plony. No i koniec miesiąca, zobaczcie, mamy tutaj króla buław i kartę świat. To może być mężczyzna, baran, lew bądź strzelec,
Może być to cudzoziemiec, niekoniecznie, być może mężczyzna, który mieszka za granicą albo po prostu często podróżuje. I teraz tak, albo z nim tutaj rozpoczniecie jakiś biznes, no nie wiem, będziecie z nim tutaj jeździć często gdzieś właśnie, wyjazdy jakieś zagraniczne, może jakiś handel, bo ogólnie buławy to mi się właśnie z handlem kojarzą, tak? Biznes, działalność, ruch, ciągle tutaj muszę jechać, dopilnować kontrahentów, dostawy, zamawiam towar, przyjmuję, wyceniam, ciągły ruch z klientami, tak? Cały czas gdzieś tam się coś dzieje. No i król mówi już o tym, że wy znacie się doskonale na tym. Czyli to nie jest gdzieś tam jakiś początkujący dopiero uczniak, który no, wchodzi w świeży temat i tak naprawdę nie wie, co do czego służy. Nie, to już jest król. Król, który kontynuuje wcześniejsze jakieś swoje, no nie wiem, zdolności zawodowe, wyuczony zawód, tak? Jakaś firma, jakiś biznes, ciągłe jakieś delegacje, tak? Spotkania z jakimiś innymi współpracownikami bądź kontrahentami. No, osoba, która zna się na rzeczy i jest doskonałym biznesmenem bądź właścicielem firmy, która ma już długoletni staż, tak? Może to być wasz szef, który już ma taką firmę, właśnie z gałęziami gdzieś tam na zagranicę rozpostartymi i takie właśnie ma kontakty, możliwości i wy tutaj właśnie teraz pracujecie w tej firmie. No to powiedzcie sobie, czy to jest biznes na własny rachunek, czy u kogoś, ale ogólnie na sprawy zawodowo-finansowe świetnie. Karty tylko radzą w tej karcie diabła, bo diabeł też mówi, że duże pieniądze, duże zyski. Tylko nie denerwujcie się, nie stresujcie i pamiętajcie, żeby ten diabeł was nie pokusił na coś. To jest też karta koziorożca, być może jakiś koziorożec tutaj sypnie też gotówką, pomoże wam tu w rozwoju jakimś. No nie wiem, zastanówcie się, może jest taka osoba gdzieś tam w waszym środowisku, może to będzie osoba, która no, zna się na robieniu pieniędzy i różnych takich biznesach, ale uważajcie właśnie na jakieś takie niewyjaśnione też sytuacje. Czytajcie każdą umowę, żeby ktoś wam tam czegoś nie podłożył do podpisania, tak? No i nerwy na wodze. Nie denerwujemy się i nie staramy się uzależnić od jakichś osób bądź sytuacji, które nie leżą wam w zgodzie z waszą naturą, czy z waszymi jakimiś przemyśleniami, tak? Więc tutaj na to też zwróćcie uwagę. No dobra, 27 minut. Jaka rada dla was na luty? Paść buław, paść buław. Zaczęłaś coś robić, droga wago, kontynuuj to. Kontynuuj. Zaczęłaś działać w jakimś temacie, kontynuuj to. Nowe znajomości zawierasz, jak najbardziej zrobiłaś pierwszy krok, idź tą drogą. Na co masz uważać? As mieczy, właśnie. Na poważne rozmowy, na jakieś umowy, dokumenty, no i przed każdym jakimś działaniem zastanów się, czy to jest dobre dla ciebie, czy po prostu no, nie zrobisz sobie krzywdy, tak? Więc zawsze uczciwie tutaj zapytaj się, czy to jest to faktycznie, co. Korzystaj z tej swojej intuicji, tak? Czy to jest dobry pomysł, żeby go realizować. No i uważaj na to, co komu mówisz, bo być może niektórym osobom nie warto chwalić się swoim jakimś pomysłem na biznes. I co od aniołka? Pozwól się obdarować. O, no to może tu, jak powiedziałam, jakiś koziorożec wygra kasę w totka i coś sypnie wadze. Podzieli się, tak? Odpali jakąś działkę, jak to tak się no nieładnie mówi. Ale kasa będzie w lutym wagi. No i z całego serca wam tego życzę. I to się nawet na marzec tutaj widzę. W ogóle, kochani, taka uwaga, że już na początku lutego będą też czytania na marzec. Miłosne i ogólne. Ale na razie do połowy lutego będą udostępnione tylko dla
osób wspierających kanał, to jest taki przycisk obok subskrypcji, tak? Tam wszystkiego się dowiecie, więc te osoby, które są zainteresowane, żeby mieć wcześniejszy dostęp do tych najnowszych filmów, serdecznie odsyłam na tamtą stronę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę wspaniałego lutego. Wybierzcie tylko te karty, które z Wami rezonują, które Wam odpowiadają. I cóż, widzimy się na kolejnych czytaniach. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, kochani.